Czasownik caber znaczy po hiszpańsku tyle, co mieścić się, prawda? No tak. A co będzie, jeśli ktoś powie cabe decir, albo cabe recordar, albo cabe mencionar? No, domyślacie się, że w takich konfiguracjach nie będziemy mogli tego potraktować dosłownie, a jak to możemy zrozumieć, tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o połączeniu czasownika caber z infinitivo, czyli z bezokolicznikiem, ale też z innymi rzeczami, choć trzeba powiedzieć już na samym początku, że to najczęściej właśnie z bezokolicznikami czasownik caber nabiera dodatkowego, osobliwego znaczenia. I tym właśnie zajmiemy się w tym odcinku. Jeśli spojrzymy na to wyrażenie w słownikach RAE, to pojawi nam się definicja na przykład posible, albo ser natural, czyli być możliwym, albo być naturalnym, ale zauważycie po obejrzeniu tego odcinka, że gdybyśmy to tak potraktowali, jak ta definicja nam mówi, to często wyszłyby nam rzeczy, które trochę nie mają sensu. Ale nie martwcie się, bo na podstawie różnych przykładów zobaczymy, co to caber mas infinitivo i inne rzeczy może znaczyć w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach, bo to jest najważniejsze. I przyjrzymy się tym, jakie może mieć ten czasownik smaczki w takich właśnie połączeniach. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to zróbcie to właśnie teraz, a po obejrzeniu tego odcinka odwiedźcie też Instagrama i Facebooka, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam! No dobrze, to jeśli ktoś do nas powie na przykład, że cabe decir que es una idea muy buena, cabe decir que es una idea muy buena, to co to będzie znaczyło? No, jeśli potraktujemy dosłownie tę definicję, że jest możliwe, to trochę nam to brzmi naciąganie. Można w inny sposób powiedzieć, że można powiedzieć, że to jest dobry pomysł. W tym kontekście możemy tak to właśnie zrozumieć, że można powiedzieć i to cabe można zrozumieć w tym znaczeniu, że mieści się to w granicach możliwości, mieści się to w granicach zdrowego rozsądku, żeby powiedzieć, że jest to dobry pomysł. Do tego właśnie można użyć tego caber mas infinitivo, właśnie, że to się mieści w granicach możliwości, żeby coś takiego powiedzieć. Oczywiście, w zależności od kontekstu, może to znaczyć coś jeszcze innego, co będzie bardziej widoczne na podstawie innych przykładów. W każdym razie tutaj też, w zależności od sytuacji, moglibyśmy to zrozumieć, że nawet trzeba powiedzieć, że jest to bardzo dobry pomysł, albo wypada powiedzieć, wypada nadmienić, że jest to bardzo dobry pomysł. W takich znaczeniach też bardzo często pojawia się to właśnie caber mas infinitivo w języku hiszpańskim i pamiętajcie, że jest to, oprócz tego, że jest to często używane wyrażenie, to nie jest to wyrażenie kolokwialne. Możecie tego jak najbardziej używać w sytuacjach oficjalnych, a nawet jest to dość poważne wyrażenie. Także w esejach, w egzaminach, w rozprawkach możecie jak najbardziej tego caber mas infinitivo używać. Zaraz zobaczymy na przykładzie, na podstawie innych przykładów, jak jeszcze bardziej będzie widoczne to, że być może coś jest potrzebne do podkreślenia, albo że warto coś zrobić, warto coś powiedzieć, warto coś nadmienić. Tak właśnie będziemy mogli kolejne przykłady też zrozumieć. Następne zdanie. Cabe destacar su aportación. Cabe destacar su aportación. I tutaj, jak widzimy, możemy to już zrozumieć nie tylko, że można, że mieści się to w granicach możliwości, żeby podkreślić jego czy jej wkład, tylko właśnie można, w zależności od kontekstu oczywiście, zrozumieć to też właśnie jeszcze bardziej pozytywnie, że trzeba podkreślić, trzeba zwrócić na to uwagę, należy podkreślić, czy też warto podkreślić właśnie jego czy jej wkład. Tak to właśnie wygląda i tak to możemy tutaj zrozumieć trochę bardziej niż po prostu jest możliwe, czy jest naturalne, czy mieści się w granicach możliwości, a właśnie bardzo często używa się tego właśnie wyrażenia do tego, żeby podkreślić coś pozytywnego, żeby powiedzieć, że warto, trzeba, należy coś zrobić, powiedzieć, podkreślić, czy przypomnieć i tak dalej, i tak dalej. I za chwilę zobaczymy kolejne przykłady. Następne zdanie. Cabe mencionar que los resultados son muy positivos. Cabe mencionar que los resultados son muy positivos, czyli
Wypada, trzeba, należy lub też można po prostu wspomnieć, nadmienić, że wyniki są bardzo pozytywne, bardzo zadowalające. Tak to właśnie możemy tutaj zrozumieć. Oczywiście znowu w tym przykładzie bardziej się pcha nam na myśl interpretacja pozytywna, właśnie, że warto, że należy, że trzeba, że wypada coś tam, o czymś tam wspomnieć, że te rezultaty są bardzo pozytywne. Tak to właśnie możemy zrozumieć i za chwilę jeszcze jeden przykład. Kolejny przykład. Cabe señalar que la situación ha mejorado considerablemente. Cabe señalar que la situación ha mejorado considerablemente, czyli, no oczywiście tutaj znowu zależy od intencji, można to zrozumieć, że można powiedzieć, można zaznaczyć, że sytuacja znacznie się poprawiła. Oczywiście można to tak zrozumieć, że mieści się to w granicach rozsądku, że nie jest to pomysłem za bardzo przesadzonym, nie jest przesadą. Mieści się to w granicach możliwości, żeby tak właśnie tę sytuację móc określić, żeby zaznaczyć, że się poprawiła znacznie. Albo można to zrozumieć jeszcze bardziej pozytywnie i bardzo często właśnie taki wydźwięk to ma, że warto to podkreślić, że warto to zaznaczyć, że należy to, czy trzeba to zaznaczyć właśnie. Tak to możemy zrozumieć. Jak widzimy, tutaj mamy też ocenę czegoś w przeszłości, tutaj akurat w przeszłości bliskiej. Jeśli, por cierto, wam się mylą cały czas te różne przeszłości w języku hiszpańskim i różne czasy przeszłe, to musicie wiedzieć, że w opisie pod spodem znajdziecie link do mojego kursu o tych czasach właśnie i mam nadzieję, że pomoże on wam to wszystko rozwiązać i sobie to wszystko w głowie poukładać. Także bardzo serdecznie wam ten kurs polecam, a za chwilę kolejne zdanie. Kolejne zdanie. Cabría admitir que no hizo todo lo posible. Cabría admitir que no hizo todo lo posible, czyli jak widzimy tutaj pokusiliśmy się o coś innego niż czas teraźniejszy. Oczywiście tak też może być. Najczęściej ta konstrukcja pojawia się w czasie teraźniejszym, ale oczywiście nie tylko. Tutaj użyliśmy kondicional simple i jak to zmienia nasze podejście do tej wypowiedzi? No także trochę mniej bezpośrednio sugerujemy, że coś można, czy coś należy, czy coś trzeba, czy należałoby właśnie przyznać. Tutaj znaczy to, że no, trzeba by przyznać, należałoby przyznać, że nie zrobił, czy nie zrobiła wszystkiego, co możliwe. Tutaj widzimy, że nie jest to aż tak bezpośrednie jak cabe admitir. Tutaj trochę z dystansem do tego podchodzimy, trochę grzecznie, trochę mniej oceniająco i bezpośrednio to brzmi. Mówimy, że no, należałoby jednak przyznać, trzeba by przyznać, że nie zrobił, czy nie zrobiła wszystkiego, co było możliwe. Tak to właśnie wygląda. Tutaj kondycjonal simple oczywiście niekoniecznie musi być częścią oración condicional, czyli zdania warunkowego. Tutaj jest po prostu zwykłym trybem przypuszczającym, który zmiękcza nieco i nie powoduje, że jest tak bardzo bezpośrednia nasza wypowiedź. Tak właśnie też to można zrozumieć. Można też oczywiście zrozumieć, że jest to tylko sugestia, że no, można by przyznać, jest to w granicach, byłoby to w granicach możliwości, żeby przyznać, że nie zrobił wszystkiego, co możliwe. Tak to właśnie wygląda. Kolejna sytuacja. ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué lo dijiste? Czyli czemu to powiedziałeś? Może ktoś na to pytanie odpowiedzieć? Pues cabía recordarles algunas cosas. Pues cabía recordarles algunas cosas. Czyli no, bo trzeba było, czy wypadało, czy należało przypomnieć im pewne rzeczy. Tutaj właśnie widzimy, że może być to też odpowiedzią i pojawić się w imperfecto, czyli w takiej obronie tutaj swojej mówimy, no należało im przypomnieć pewne rzeczy i tutaj właśnie traktujemy to jako naszą excusę trochę, czy naszą justificación, czyli nasze tłumaczenie się, czy nawet wymówkę, dlaczego to powiedzieliśmy i możemy w tych sytuacjach użyć właśnie imperfecto. W każdym razie tutaj widzimy, że mamy mimo wszystko cabe recordar, czy cabía recordar, czy recordarles, i to caber jest w liczbie pojedynczej, mimo że później mamy algunas cosas. Dlaczego tak jest? No, dlatego, że ta konstrukcja caber mas infinitivo jest bezosobowa, tak zresztą jak i po polsku używamy, że trzeba, należy coś zrobić, nawet jeśli należy przypomnieć o różnych rzeczach, czy i tych rzeczy jest wiele, to mimo wszystko to
caber dostosowuje się do tego, co trzeba zrobić, że cabe recordarles, czy cabía recordarles algunas cosas. Tak to właśnie wygląda. To myli się też często Hiszpanom, ale wy pamiętajcie, że tego w ten sposób z caben się nie używa. W takich sytuacjach tylko musi być cabe właśnie tak bezosobowo, że trzeba było, należało im przypomnieć pewne rzeczy. Tak to właśnie powinno wyglądać. Tak jak mówiłem na samym początku, po tym caber niekoniecznie musi być w tym znaczeniu infinitivo, choć rzadziej się to słyszy, rzadziej się to spotyka, to też może zaraz po caber być coś innego. Może być na przykład po caber jakiś rzeczownik, który mimo wszystko, jak zobaczycie zaraz, będzie podobny znaczeniowo do tego caber masz infinitivo. Możemy powiedzieć na przykład, że cabe la posibilidad de que no ganemos. Cabe la posibilidad de que no ganemos, czyli, no właśnie, jak to zrozumieć? Możemy tak to zrozumieć, że jest możliwe, albo jest taka możliwość, że mieści się taka możliwość w granicach zdrowego rozsądku, albo w granicach tego, co jest możliwe. To znaczy, że może być tak, że nie wygramy. Jest taka możliwość, że nie wygramy. I tutaj właśnie mamy cabe la posibilidad. I jak widzimy, może być taki podobny mimo wszystko znaczeniowo rzeczownik do tego, co układaliśmy sobie wcześniej. To znaczy, że ta możliwość nie jest wyssana z palca, jest ona realna, jest możliwe, że nie wygramy. Oczywiście, jak widzicie, musi być też tutaj subjuntivo, nie może być inaczej, dlatego że jeśli mówimy, że hay czy cabe la posibilidad de que, oczywiście po hay nie może być la, tylko musiałoby być una, ale tutaj może być la, że cabe la posibilidad de que no ganemos. Jeśli subjuntivo wam się myli, to nie martwcie się, bo w opisie pod spodem znajdziecie link do mojego e-booka o subjuntivo właśnie i też serdecznie ten e-book wam polecam. Tak to właśnie wygląda i za chwilę kolejny jeszcze przykład. Inną jeszcze opcją jest to, że po tym caber nie musi być zaraz bezpośrednio nic innego jak całe zdanie podrzędne i możemy powiedzieć na przykład coś takiego: cabe que me digas que no, pero espero que me digas que sí. Cabe que me digas que no, pero espero que me digas que sí. Czyli jest możliwe, jest w granicach możliwości. Tu oczywiście można by było wstawić cabe la posibilidad de que, ale możemy to całą tę posibilidad wywalić i mieć tylko cabe que i dalej dać tę możliwość. Czyli mieści się w granicach możliwości, czy w granicach rozsądku przypuszczać, że możesz mi powiedzieć, że nie, czy że powiesz mi, że nie, ale mam nadzieję, że powiesz mi, że tak. Tak to właśnie może wyglądać, tak to można zrozumieć. Jak widzimy, mamy tu mieszczenie się to w granicach jakichś tam możliwości, mimo wszystko zachowane. Tutaj być może właśnie bardziej jako przypuszczenie niż że warto, czy że należy coś tam myśleć, czy powiedzieć. Tak to można bardziej zrozumieć. W każdym razie widzimy, że tutaj oczywiście też musi być subjuntivo. To drugie subjuntivo jest wywołane przez espero, espero que, ale to pierwsze jest wywołane właśnie przez to, co wspomnieliśmy przed chwilą. Tak to właśnie wygląda i za chwilę jeszcze jeden przykład. Tak jak już wspominałem, to wyrażenie caber mas infinitivo nie jest bynajmniej kolokwialne, a raczej właśnie poważne i dlatego pojawia się też często w przemowach, w różnych wystąpieniach. Politycy lubią też to wyrażenie właśnie caber mas infinitivo, żeby podkreślić, że należy czy trzeba o czymś tam wspomnieć. Właśnie możemy sobie też takie bardziej pompatyczne, bardziej do przemowy jakiejś czy do wystąpienia jakiegoś pasujące zdanie. Na przykład primero cabe mencionar el gran esfuerzo que hemos hecho. Primero, cabe mencionar el gran esfuerzo que hemos hecho. Czyli po pierwsze, najpierw, wprzód. Nawet można by się pokusić o takie tłumaczenie archaizujące. Należy, czy trzeba podkreślić, trzeba wspomnieć o wielkim wysiłku, który włożyliśmy, wykonaliśmy, włożyliśmy w coś w domyśle. Tutaj po prostu w języku hiszpańskim można użyć czasownika hacer, czyli który zrobiliśmy, który wykonaliśmy. Tak to właśnie można zrozumieć. Tu widzimy jako pierwsze. Po pierwsze należy, warto, trzeba, wypada wspomnieć o tym naszym wielkim wysiłku. Jak widzimy, jest to zdanie, które mogłoby być
wyjęte żywcem z jakiejś mowy jakiegoś polityka. Tak to właśnie działa w języku hiszpańskim. Jest to często używany zwrot, oczywiście nie tylko w sytuacjach takich oficjalnych i pompatycznych, ale musicie wiedzieć, że jak najbardziej pasujące też do takich kontekstów. Tak to właśnie działa. No i tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim z czasownikiem caber. Pamiętajcie, że w takich połączeniach z infinitivo najczęściej znaczy, że coś jest w granicach możliwości, w granicach zdrowego rozsądku, albo nawet, że warto, że należy, że trzeba coś tam powiedzieć, podkreślić itd., itd. Pamiętajcie, że nie musi to też tylko i wyłącznie występować z infinitivo. Jak widzieliśmy, są też inne kombinacje możliwe i tak to właśnie musicie interpretować, musicie potrafić interpretować. Mam nadzieję, że ten odcinek w tym właśnie Wam pomoże. I też mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że, jak mówię, jest dla Was przydatny. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. To zawsze pomaga w kwestiach algorytmowych. Ja bardzo dziękuję Wam za obejrzenie i za wysłuchanie i pozdrawiam Was z Las Palmas de Gran Canaria, jak zawsze. Jak często też jestem przed hotelem Santa Catalina, który jest o tam z tamtej strony i jak wiecie, bardzo często nagrywam w tym ogrodzie tutaj przed hotelem Santa Catalina odcinki. Jeśli chcecie wesprzeć działalność Hablo Español, to musicie wiedzieć, że możecie to zrobić nie tylko przez Patronite, bo za chwilę zobaczycie moich patronów, ale też stawiając mi wirtualną kawę przez serwis kawowy. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. No i cóż, tak to właśnie wygląda. Ja jeszcze raz serdecznie Was stąd pozdrawiam i będę już powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie wspomnianych już moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcia rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcielibyście wesprzeć Hablo Español, a jeszcze nie jesteście patronami, możecie odwiedzić serwis patronite.pl albo postawić mi wirtualną kawę, czy to taką dodającą energii, czy to taką katalońską dodającą kreatywności i animuszu. Wszystkie linki, jak mówiłem, znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.